Witam Państwa, znajdujemy się dzisiaj na znajomym już, odwiedzanym wcześniej polu pomidora. To było to pole, które najbardziej zostało porażone przez przymrozki. Jak widzimy tutaj ono bardzo ładnie się zregenerowało, produkt Great podziałał. Jak widzimy tutaj rośliny bardzo ładnie się zregenerowały. Widzimy, pojawiają się już nawet jakieś pojedyncze kwiaty. Roślina widać ma intensywny zielony kolor, więc ma się całkiem dobrze. Widzimy tam jakieś nieliczne wypady, tak naprawdę niewiele roślin nie udało się odratować. Widzimy, pomidor jest w bardzo dobrej kondycji. To jest pole, które akurat nie jest nawadniane, więc bardzo pomogły tutaj ostatnie opady deszczu. No i jak to po opadach deszczu, to jest idealny moment na to, żeby zastosować zabiegi naliczne. No i tutaj będzie po raz kolejny podany produkt Magic Pestar. Tym razem z produktem NutriGreen, czyli dużą ilością aminokwasów i azotu organicznego. A dopiero przed kwitnieniem będzie podany jeszcze raz produkt Algaren, czyli produkt algowy poprawiający zawiązywanie i kwitnienie. I do tego będzie dodany produkt Green Mix i produkt BoroGreen, czyli bardzo istotne mikroelementy plus dodatkowo BoroGreen, czyli bor, który będzie nam pozytywnie wpływał na proces kwitnienia. Plantacja jest bardzo dobrze odkwaszczona. Widzimy tylko tutaj w niektórych miejscach i za takimi placami problem z uciążliwym skrzypem, który jest bardzo trudny do zwalczenia. Jak widzimy dalej, tam już jest czysto. Trafiają się niestety takie nieliczne gdzieś zadolenia, gdzie ten skrzyp znalazł sobie idealne warunki do rozwoju.